październiku Bank Gospodarstwa Krajowego przy współpracy z punktami informacyjnymi funduszy europejskich zorganizował w Wielkopolsce cykl spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Uczestnicy mogli się dowiedzieć, jak najprościej zarejestrować firmę i jak pozyskać kapitał na start, m.in. przy wsparciu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Spotkania odbyły się w Koninie, Poznaniu, Lesznie i Ostrowie Wielkopolskim. Trenerzy instruowali uczestników, na co należy zwrócić uwagę podczas rejestracji działalności gospodarczej. Przez internet wchodzimy na stronę cidg.gov, wypełniamy wniosek, tak naprawdę wniosek jest bardzo prosty, wpisujemy nasze dane z dowodu osobistego, nazwę naszej działalności gospodarczej. Musimy zaznaczyć, czym się będziemy zajmować przede wszystkim, czyli wybrać tak zwane kody PKD. Przed wypełnieniem takiego dokumentu warto usiąść, zrobić biznesplan, czyli tak naprawdę zapiszmy sobie, ile najmniej możemy w danym roku zarobić, spiszmy sobie, jakie koszta nas będą wiązały z prowadzeniem działalności gospodarczej, wypiszmy sobie czynsz za lokal, tak, czy musimy firmę zainwestować, ponieważ te rzeczy są nam niezbędne do wybrania odpowiedniej formy opodatkowania. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mają problem ze zgromadzeniem kapitału początkowego. Wsparcie stanowią tanie pożyczki i poręczenia z inicjatywy Jeremy, uruchomionej w ramach poprzedniego programu regionalnego. Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą ma szersze możliwości uzyskania środków finansowych w ramach inicjatywy Jeremy niż w klasycznym systemie instytucji finansowych, w których są banki, firmy leasingowe i firmy faktoringowe. Fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeniowe są bardziej partnerem dla przedsiębiorców niż instytucją nadzorującą, instytucją jakby finansową w klasycznym tego słowa znaczeniu. Z inicjatywy Jeremy można finansować zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych i usługowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, w tym środków transportu, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, a także kapitał obrotowy w fazie startup. Pożyczkę należy spłacić w okresie 5 lat. Poręczenie może być udzielone na okres 5,5 roku, czyli o 6 miesięcy dłużej. W przypadku pożyczek nie mamy żadnej prowizji, a oprocentowanie jest nawet od 0%. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się także o wielu innych formach finansowania działalności z funduszy europejskich. Dla osób, które nie ukończyły 29 roku życia, są realizowane projekty w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, zarówno przez powiatowe urzędy pracy, jak i będą realizowane przez pośredników wybieranych w tej chwili w konkursie przez Wojewódzki Urząd Pracy, więc od nowego roku będzie można się ubiegać o takie wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Natomiast osoby po 30 roku życia mogą się ubiegać o takie wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zarówno dzięki projektom realizowanym przez powiatowe urzędy pracy, jak i także pośredników wybranych w konkursie na poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość. Wkrótce region wzbogaci ofertę finansowania działalności za pomocą środków zwrotnych. Wielkopolska przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomi kolejne instrumenty odnawialne wspierające rozwój firm.